Cześć, siemanko, tutaj Xalion, a to kolejny odcinek serii Need for Speed Rivals. I dlaczego dzisiaj zaczynam tutaj z tego momentu? Ponieważ już podchodzę do tego nagrania trzeci raz. Dlaczego trzeci raz? Ponieważ już dwa razy miałem zanik prądu, tak jak mówiłem, mam duże z tym problemy. Chyba w czwartkowym odcinku, takim informacyjnym, szybkim, około 18 on chyba był. Nagrałem pierwszy 7 minut, przyszedłem tam jakąś listę celów i po prostu nie wiedziałem, od którego momentu teraz mi się zacznie gra, więc nagrywam kolejny raz, znowu zaczynając z menu, znowu gadając to samo, tylko że teraz wiadomo, mówię, że podchodzę trzeci raz, a nie drugi. Także no, jest trudno, ale no tak jak mówiłem, będę się starał, żebym po prostu wam dawać te filmy, prawda? Nawet jak teraz uda mi się nagrać 20 minut, przerywam nagranie, ponieważ jeżeli na przykład w ostatniej minucie, 25 na przykład, by mi padł prąd, to po prostu bym już, bym chyba olał ten odcinek i byście tego poniedziałkowego odcinka nie mieli. Jeszcze dzisiaj mam do nagrania drugi na piątek, mam nadzieję, że się uda, zobaczymy. Bo no, póki co w ciągu tych 20 minut dwa razy padło, także zobaczymy, jak to będzie. Nagrywam tego Rivalsa troszkę innym sposobem niż zwykle, znaczy chodzi o dźwięk akurat, ze względu na problemy w Far Cry'u. Na razie wszystko działa, akurat jeżeli chodzi o Rivalsa, to po prostu zapomniałem sobie jeszcze teraz podgłośnić gry. Ale to już później sobie ogarnę. No i właśnie, odblokowałem to Porsche. Tam miałem wygrać Hot Pursuita, wygrałem go, znaczy być na srebrnym, i tak go wygrałem. Także dźwięk będę musiał ewidentnie podgłośnić, bo sam gówno słyszę, więc muszę sobie sam podgłośnić. O, dobra, patrol, bierzemy to, to jest najłatwiejsze. No i weźmiemy sobie tego Porszaka. Zmiana samochodu. Zmiana samochodu, powiedziałem. A, wybór samochodu, dobra. Okej. I teraz technologia pościgowa. Miejsce pierwsze. To jest co? Pole elektrostatyczne, prawda? Czy IEM? A pole IEM, pole IEM. Nie, tu było chyba pole. No tak, tu było pole. Bierzemy już poziom drugi, bo już właśnie też odblokowałem. No i IEM. IEM poziom drugi. Okej. No i co tu mam zrobić? Zależy tu radowców dwóch. Także można sobie w sumie uruchomić taki jakiś badziewny wyścig. Na przykład o szybką reakcję chociażby. Chociaż może jakiś Hot Pursuit będzie chyba łatwiejszy. No, gdzież to? Patrzcie, nie mogę najechać, no. Średnio, o Jezusie. Jezusie. O, tu jest. Łatwy, o. Bierzemy ten. I miałem nadzieję, że wszystkich aresztuję. Wtedy ładnie wpadną punkty, ładnie ich pouderzam i tym podobne, także... Także powinno być git. Czy mam włączony stoper? Tak, mam włączony stoper. Naprawdę, jeżeli ten odcinek będzie mieć mało minut, to naprawdę was przepraszam, ale zrozumcie, że... to jest... Nigdy tego po prostu... Nie, samo to, że zajebiście ryzykuję, grając, robiąc coś skomplikowanego na dysku podczas takich zaników prądu. Dysk jest tak czuły, ta głowica, wiecie, opada na te talerze. To jest dysk talerzowy, prawda? Także jest wielkie ryzyko, że dysk ulegnie po prostu zniszczeniu, prawda? Ale no cóż, filmiki same się nie nagrają. Ta to ma kopnięcie, powiem wam. W stosunku do tego BMW. Patrzcie. Ja go dogoniłem w ogóle. To ma pierdyknięcie. Patrzcie, co ja z nim robię. Ja go dosłownie niszczę, ja go miażdżę dosłownie. Patrzcie, już go doganiam. No to Porsche to jest zajebiste. Oh fuck. Też coś mi, jakiś kłaczek. Ała. No czemu on nie dostał żadnego damage'u, ja się pytam. Szalonego niego, nie, my mamy go w dupie. Spadaj, gościu, wow, fuck. No to ładnie sobie spadłem. Oh yeah. Tyle wygrać.
A się wkopnę, no. Prawie. I przynajmniej to jest jakieś takie skrętne, nie? Kolega mówił, że on tym poszedł, to przeszedł całą grę. Także wow. No nie, no nim to się ładnie popierdziela. Nie powiem. Jest szybkie, zwrotne. O, wczytywanko świata. Dobrze, że nie migracja hostów. No to jest straszne. No padaj, no w końcu padł, dobra. I jeszcze tylko ten. Ale jego sobie też dogonimy, jest 12 km do końca, także z czym do ludzi. I teraz pola, teraz jeszcze tak, pyk, pyk, pyk. Gościu się jeszcze sam tam doprawił. No chodź, 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 chodź. Chodź do mnie. Ale tutaj wjechał. Teraz to ja się ładnie wrąbałem. Ale myślałem, że on to zrobi po prostu. No, ale powiem wam, że dawno właśnie nie grałem. I myślałem, że mi nie będzie tak szło bardzo. Ale nie jest najgorzej, prawda? Jeżdżę jakoś tak bardziej standardowo w moim przypadku. Czyli o wszystko się obijam, ale jakoś wygrywam, co nie? To jest taki właśnie mój tryb. Dobra. To już mamy, jeszcze tylko trafienia technologią. I kolejny... Kolejny będzie wszystko ukończone. A kto tutaj jedzie? Jakiś rajdowiec. Trzeba go pocisnąć. Ale to będzie tylko chwila, myślę. O, no nie, no kurde, myślałem, że go tak ładnie trafię. Tak idealnie bardzo. Gdzie jesteś? Tu jesteś? Chodź, 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 chodź. Nie, a Jema, fuck. Zrąbałem. Chociaż dobra, Jema też możemy... Ojej, ale tutaj mnie pocisnęło. Okej, okay, zadanie ukończone. Koledzy, patrzcie, patrzcie jak się rzucili. A w poprzednim odcinku to nie, nie, po co? Oni nie będą ich tykać, tych rajdowców, nie? Ja chcę go dobić. Powiedziałem, że ja chcę. On się sam teraz rozbije, no. No, zajebiście. O, fuck. O, fuck. No, fuck. Ale to dlatego, że się nabiję na własne kolczatki. A chyba zadanie się zaliczy, nie? No, zaliczyło się, także nie ma bólu dupy. O, jeszcze wynik się zaliczył. O, to ludzie. Zajebiście. Co prawda chyba nie wszystek. Tam było 60 parę K. O, Dodge. To jest Dodge? Tak, chyba tak. Tak. Dodge Viper SRT. Czy tam KTS jakiś. Dobra. Złoto uzyskaj tyle uderzeń z nitro. Zdobądź złoto, pokonaj driftem, nie. Galardo, już Galardo, wow. Oczywiście bierzemy to, bo jest najłatwiejsze. Ile mamy tam minutek, bo jedna nie chce mieć zaniku prądu znowu. Jest 10 dopiero, dobra. Jedna sesja, złoto, hot pierwszy, traf dowolną pościgową, uderz bokiem. Powtarzamy któryś z tych, ponieważ ja nie chcę robić wszystkiego od nowa. Średni. No, spróbujemy? Można chociaż raz spróbować. Taki średni. Bo jednak nie było właśnie tego rivalsa ze względu na to, że nie chciało mi się w niego grać. A dlaczego mi się nie chciało grać? Bo nie za bardzo mi szło w tej karierze policjanta, nieprawdaż? To BMW takie ciężkie, Mercedes ciężki. Ale teraz, jak już jeżdżę tym Porsche'akiem, to jakieś takie nowe energie we mnie wchodzą. No cześć, chłopaki.
Z wami się nie będę ścigać. Tutaj jadą, jadą Dodge Chargery. Ta, moi koledzy w tamtą, a ja w tą, no super. Gościu, zaraz padniesz. O ty mendo społeczna. Pudło, lol. A jakie cienkie są, patrzcie, to moje Porsche to sobie spokojnie z nimi radzi. Że tak powiem, z palcem w dupie. Wciągam ich nosem. A teraz jak dodał czadu, chłopak. Ale patrzcie, jak go szybko dogoniłem. Nie ta, nie ta AIM-ka, no. Znaczy nie, nie ta technologia. No co ty nie powiesz? Myślałem, że trafiłem. A nie, jeszcze musiałem jej dobić i napisać pudło, no. O, ale dostał. I kabum, jeszcze ten. Jeszcze ten teraz dostanie. Piękne trafienie. I jeszcze raz. O, i skałki. O, ten przypadkowo dostał, ale ważne, że dostał. Nie, dzisiaj mi zajebiście idzie, nie? Dzisiaj mi zajebiście idzie. Gdybym teraz stracił to nagranie przez głupi prąd, ja pierdziele, załamałbym się psychicznie. Dobra, ty już żyj gruz, gościu. No żyj ten gruz, powiedziałem ci. Jezu, jeszcze będzie namierzać. Dobra, teraz ten. Idealnie po prostu. Kiżek, trafiłem w samochód cywilny, ale ważne, że tamtych przejąłem. Teraz jeszcze ten noob. Ale to tylko kwestia chwili. Mówiłem, że kwestia chwili. To Porsche po prostu niszczy. To Porsche jest świetne. Jeszcze jeden? On jest przede mną czy za mną? O nie, on jest za mną. Czekamy na gościa. Jedzie, 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 jedzie. Patrzcie, co zrobił szalony. O, fuck. No teraz trzeba troszkę uważać, bo mogę się łatwo wrąbać. No sam zniszczysz czterech, to jednak jest troszeczkę tego damage'u. Ale ja wracam do gry, ziomeczku. Z pełną mocą. Kabum. Kabum. Chcesz jeszcze raz? Chcesz? Dobra, jak chcesz, to zaraz dostaniesz. Gościu, u mnie masz to za friko, dosłownie. Ale patrzcie, jak się trzyma. I padasz. Jeszcze nie padłeś, no to teraz już padniesz na stówę, okej. Ukończono hot pursuit i już możemy wracać na posterunek, także... Ale zniszczyłem ich tutaj. Najbliższy post... No, to jest jeden z najlepszych pościgów, jakie mogłem zrobić, naprawdę. I to jeden wyścig. I mam zrobioną całą listę, nie? Także jest dobrze jednak ze mną. Okej. Udało się. To Porsche jest po prostu świetne. Ciekawe, czy Gallardo mi się będzie tak fajnie jeździć. Chociaż nie, na razie chyba ciśniemy tym Porsche'em. Chociaż zobaczymy tym jeszcze Gallardo. Jak tam będzie mi szło? Kontynuuj. Dobra. Ranga, technologia, samochód. Lamborghini Gallardo prewencyjne. Tak? Mam nadzieję, że nie taniackie wziąłem.
Jest prewencyjny na szczęście. Redview County Police. Wkracza ZGP. The Department of Justice has been called in to examine what is being called a culture of intimidation in the Redview County Police Force. In the precinct at the center of this scandal, all officers have been put on restricted duty while the investigation plays out. In the meantime, the FBI Vehicle Response Team, which is the nation's top interdiction unit, has been called in to secure the streets. I am not you. I am the dirt under your nails. I am the sin you deny a confession. The public asks us to defend them, sanctioning whatever violence it takes. They use terms like necessary force to shelter themselves from the fact that they have sent us to beat, maim, and kill the people who do the same to them. Deep down, they know they need us, because everyone wants security, but only a few are willing to accept the price. No, także pogadał sobie troszeczkę. Średnią prędkość. Dalej. Tajniaski. Tak Lexusem nie będziemy jeździć. To w sumie można. To, o to. No Boże. No dobra. Jakie narzucenia w ogóle. Dobra, no to tak. Może mamy patrolować, tak? Więc przejdziemy się autostradą. Przejdziemy się autostradą. Myślę, że tutaj zaczniemy. I tam się ładnie rozpędzimy wszędzie. 16 km. No to jest jeszcze zadanie, myślę, na dzisiaj. Także dzisiaj to sobie zrobimy. Tak, gdzie tu jest ten wjazd cały na autostradę? A tak trochę nie tędy, chociaż w sumie tędy się chyba będzie dał zaraz wjechać, o tędy. No, dzięki stary. Wof, jedziemy. Napierdzielamy, czy ja jadę w dobrą stronę? Chyba tak. No, jadę w dobro, więc gitara. Pierw 257 na godzinę, to będzie dosłownie za chwilę. Tak, że ja jadę pod prąd, fucking shit. Dobra, prędkość jest. Gliniarz rozbija się, no dzięki chłopie. O, jakie minięcie o włos weszło. Jezu, tutaj też. Ten patrol niech wejdzie. Będziemy kończyć. Mam nadzieję, że ten promień nie zaniknie. Błagam, błagam, żebym tylko nie wykrachał, no. Bo to byłoby straszne. A sobie skoczymy, nie? Skoczymy sobie jeszcze. Czemu by sobie nie skoczyć? Żebyś trafił w skocznik, Salion. O, będzie mniejsza odległość. O, fuck. A nie, nowy rekord wszedł. Okej. Chyba, że do tego się tyczyło tego samochodu. Oj, 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 ale mnie to już rzuca na prawo i lewo. No, jeszcze 10 km. Co? Tamten samochód był? Przede mną? Czy on się po prostu przede mną zespał? Nie, ja sobie to muszę zobaczyć. To jest 19 minuta 26 sekunda. Jak dla mnie tutaj. Jak dla mnie jego przede mną nie było. A patrzcie, ile się zadań zrobiłem, cholerka, jasna. Dobry jestem! Dzisiaj nie jest twój dzień, gościu, że cię będę gonił. Dzisiaj nie jest twój dzień.
że się jeszcze nie rozbijesz, ale to tylko kwestia czasu. A, pytaliście, czy ten Derrickowy, który tutaj występuje w tych strach prędkości, to jest ten Rickowy. Tak, to jest ten Rickowy. Derrickowy z YouTube'a. Chaos. Jeszcze 6 km. O, wczytywanko świata. No, powiem wam, że mam dobry humorek dzisiaj nawet, pomimo tych braków prądu. Jest piątek. Dupa, jaki piątek, człowieku. I nawet miałem taki fajny dzień, bo jest aktualnie wieczór. O, weekend oczywiście leci jak szalony. Jeszcze 4 km. O, gong. A zawadziłem tylko zderzakiem. Tylko zderzakiem przy 200 na godzinę. Co to jest? Co to jest, prawda? To. A się zderzyli tam czoło, widzieliście? Na mapce było widać idealnie po prostu. O kurde, tu się zaraz kończy droga. Ale to 337, co? A, bo tutaj jechałem czymś innym, no faktycznie. Widzicie? Jeden fotoradar. No, co ty robisz? Ja pierdykam, co on zrobił. Widzicie, co on zrobił? Boże. Ja mam go gdzieś. Ja chcę spatrolować do końca i... Co prawda autostrada się skończyła, ale to też się skończyło. Akurat patrzcie, co mam. Aaaa! Posterunek. Target lost. Bo go nie goniłem. Pięknie, pięknie po prostu. No, powiem wam, że duży postęp. Duży postęp, chyba trzy poziomy dzisiaj zrobiłem, z czego się bardzo cieszę. Także co? Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jednak pełnometrażowy odcinek wyszedł, 23 minuty. Także bardzo mnie to cieszy i raduje. Jeszcze sobie zobaczymy, co tutaj dostałem. Ble, 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 ble. A, ten Lexus, dobra. Fajne ma światła. I ogólnie fajny taki wygląd. O, fajny wygląd. Na własną rękę. No to jeszcze filmik. No to jeszcze filmik. Chained up on the side of the road like dogs. Forced to watch as the racers mock us. We used to rely on strength and unity. A brotherhood bound by honor. Believing that in a just universe, justice would prevail. If we want to win, we need to play by a new set of rules. Our enemies operate outside the law. So too must we. We will infiltrate their world. Lone wolves in sheep's clothing. The police have confiscated many of their vehicles, which sit idle in the impound lot. Now, they will be our weapons of war. The racers will think we are their rivals. But now, we are the Reapers. The racers are responsible. Okej, aresztuj radostów 10, aresztuj radostów 10, dobra, czyli i tak to jest to samo, bierzemy prewencyjnego. Którego tym razem? Wolol. Lol, a że jako wyjść taki tajniak. Dobra, to byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Do piątku, trzymajcie się, cześć.